Janeczko z tej strony, ja, Filip. Jesteśmy u mojego wujka na hali i tutaj, tak, tu pierwsza maszynka to C330P, trzypek tak zwany, bo chcieliście, żebym nagrał wam. I trzypek chodzi z paszowozem do lawy i tutaj mamy zboże, tu kukurydza, na ziarno tego tegoroczna. Jak kupuję, tutaj paszę mamy, tutaj mamy mieszalnik, tutaj sól jeszcze, tutaj tak, nie wiem jak wy, ale mój wujek jeszcze nie nawozów, tylko wapna nie rozsiał i wapno mamy tutaj, o. Tutaj trochę przestawiałem z wujkiem, porozsypywałem, tutaj mamy zetora, tu jest napisane Zetor 7211, a tak naprawdę to jest 7011 z maską Ursusa. Tutaj mamy starego Sarosipme, tutaj mamy Promara, tutaj mamy Rubicona, tu mamy Bisona, tutaj mamy kuchnę, zagrabiareczkę, tutaj mamy kosiareczkę, tutaj mącznik, tutaj saletrzak, tam wapno. Tutaj pustaki i tu pustaki, bagno, tutaj tak, jedna autosanka, druga autosanka i tam trzecia autosanka, tam zaraz przybliżę trochę, tam jest ta leżówka, wujka, tutaj łomowiec, tutaj wał, tutaj mamy obornniczek, później idę się przejść, teraz na... Tutaj, jeszcze tutaj, tam w tych garażach stoi tutaj Władymirec, ale Władymirce wam pokazuję, to nie wiem, to mi się nie chce go otwierać, ciężko strasznie jest później go zamknąć. Tutaj ta leżówka, jak wam już mówiłem, tutaj są końców kabelek z pierwszej i z drugiej trawy, tu jest pierwsza trawa w kopcu, tam jak widać jest, tutaj jest silos tego roku. Kukurydzy, tam mamy namiot, zwana warzywa, tam i tam to jak mam, tam podejdziemy tutaj, o, tutaj tu jest sąsiada stodoła, tam te belki, tam, teraz zrobię zooma, te belki tam, to są belki z kiszonką, tu jest kukurydza, teraz idziemy na podwórko, to są belki z kiszonką, wujek zamówił taką maszynę, nie wiem skąd, Zambrowa pan jakiś, przyjechał takim 150-konnym tym pędem i robiliśmy kiszonkę, było zasiane 8,5 hektara bodajże i tu jest w tym kopcu 7, on był bardzo długi, jest teraz połowa. Było chyba 7 w kopiec i 1,5 hektara było w belki. To wyszło bardzo dużo belek i te belki jeszcze tam stoją u mnie za domkiem. Ale to któregoś dnia jeszcze tam zrobię kilka ujęć stamtąd. I piszcie, czy mam kupować GoPro, czy nie kupować. Bo to nie jest GoPro, to nie jest GoPro, tylko jakaś inna kamera typu GoPro, ale chcę kupić swoją pierwszą jakąś kamerę sportową i... Nie wiem jaką, jak może mówić. Jak ktoś się zna na kamerach, to powiem jak. Jak ktoś, to nie podawajcie mi. Podawajcie mi linki, tylko nie jakieś lustrzanki, tylko kamery sportowe. Maksymalnie do 100, do 350 zł. Dobra. Idziemy tutaj. Tutaj są krówki. Hop. Tu jest torczka ze śrutem, śruta ospa, jak to lubi, jak to mówi, tak jest. Dobra, przejdziemy sobie teraz, tutaj macie krówki, teraz przejdziemy sobie na podwórko, o, muszę przycisnąć. Tutaj jest podwórko wujka, tutaj świeżo zbudowany garaż, tutaj hala, już nie byliśmy na początku, tutaj była stodoła, ale stodoły już nie ma. Przejdziemy sobie dalej. Jak coś, to jeszcze będzie z zarąb może filmiki z rabą. To jest mój wujek tutaj w Pusie. Tam jest mój domek.
i tutaj u wujka ubogo trochę. No nie jest wujek biedny, ale jest troszeczkę zacieraczki, ale tutaj nie będę opierał. Też przyniosła jedno Jeepa. Tutaj tak, tu jest Jeep, taki na pola się przejeżdża, można nim się przejechać kopaczka, to jest Mitsubishi. Tak, tutaj mamy rozrzutnik Promara, bodajże Promara, tu mamy zgrobiarkę Promara, klasa kosiarka, tutaj mamy Staltecha Pazurek 30P. Tutaj mamy jakiś ruski siewnik, nie wiem, jaki tutaj mamy perełkę. O, tutaj o tak przejdę między kosiarką, a tu kosiarkę klasa bardzo taką polecam. Ja bardzo polecam, bo ja tym Deutschem jeździłem nieraz. O, tutaj Deutsch, tak blisko ściany. Deutsch, piękny, ładny. O, jest stary, ma 21 lat, tutaj szambiarka. 8000, 6,5 chyba. Tutaj renówkę. Tutaj wujek mój wóz remontuje. Tutaj mamy paliwo. Tutaj dwukółka, tutaj rower mojego dziadka. Tak, tu jest agregat prądu twórczy i belowiarka. Drzwi do Jezusa. No tak, tutaj mamy renówkę CRS. 340. Wejdziemy sobie. Tak ona się ze środka prezentuje. Widok tyłany. O, tutaj koteł. Teraz sobie pójdziemy na podwórko obok kurek. Tak się prezentuje nasz dziedziniec główny. Tutaj kotek. O, tam jest mój domek, widać. Tam sąsiada. Tutaj piesek. Mam nadzieję, że będzie. To jest studnia, każdy poznaje. Tutaj ten kostka, tam pies. Tu jest kultywator, jak ktoś chce, to na sprzedaż ten kultywator. Ktoś to się odzywać w opisie. Tutaj mam własnej roboty spych. Tutaj dwa płaskowniki. I to jest dobry do... To jest podczepiany, tam zaraz wam pokażę i tym się jeszcze obrebla ziemniaki, ale to takie inne się podczepia. Tutaj kostka. Tutaj mamy brony, trójki, które również są na sprzedaż. Tutaj mamy starodyskową kosiarkę. Trzecią. Tutaj mój koteł. Tu jest do podnoszenia bel. Kiedyś jak jeszcze tego nie było, tu do 3P-ka było podczepione. Te 3P-ka były podczepione tur, ale tur mało podnosił, a bele tym bardziej owinięte więcej ważą. I tu mam jeszcze pługi. I tutaj mamy gardziel inny. To jest gardziel do rzepaku chyba, do kukurydzy. I tutaj mamy do bizona sieczkarnię do słomy. Tutaj piesek. Pieska chyba nie ma. To dobrze. No i to tyle u wujka. Wujek nie jest jakimś dużym gospodarzem, no akurat ten, bo ja mam czterech wujków. Jeden taki bardzo duży, jeden taki średni. To ten wujek jest trzeci od końca. Pod względem wielkości. Tu jak coś to piszcie o tej kamerze, bardzo chętnie taką zakupię, żeby nagrywać lepszej jakości. A jak coś to jeszcze tam, no na hale, nie wiem, może się jeszcze na hale przejdę. Coś pokażę wam, nie na hale, na garażu. Trochę to cięcie zrobię. Widzimy się na hale.